Panie Robercie, dzień dobry. Wie pan co, bo mam takie pytanie. Wyczytałem w katalogu, że ten samochód ma skrzynię ECVT. A co to znaczy to E? Czy to E to jest od tego, że jak przyspieszam, to robi... Z czym kojarzy wam się Toyota? Być może z niezawodnością, być może z solidnością, na pewno z hybrydą, ale jedno jest pewne. Jeżeli chodzi o stylistykę, to jest jak kontener na śmieci. Po prostu mijacie ją, przechodzicie obok niej obojętnie i jej nie zauważacie. Ale obok tej nie można przejść obojętnie. Siup i wdziup. Atrakcyjna Toyota. To taki sam oksymoron jak szybki żółw. Wieść gminna niesie, że gdy pokazano szkice, pierwsze szkice tego auta prezesowi Toyoty, spojrzał z boku i powiedział, to mówicie, że teraz będziemy produkowali żelazka. Bo rzeczywiście z boku ten samochód, jeszcze z tym czarnym tutaj dachem, z pomarańczowym dołem, wygląda jak żelazko. Tu macie rączkę, a tutaj jest stopka do prasowania. Niemniej faktycznie wygląda świetnie. I te długie lampy, i ten czarny dach. Tutaj mamy wersję, której pełna nazwa brzmi, to muszę wam przeczytać, bo to nie jest proste. Uwaga, uwaga. CHR 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 ECVT Premiere Edition. Toyota w ten sposób sugeruje, że to jest idealny wybór dla przyszłego szefa rządu. Pytanie, czy jest z nią dokładnie tak, jak z większością premierów w Polsce? Na początku, podczas głosowania jest hurra, hurra, jest to ten, tak? Po czym następuje rozczarowanie. Tę specjalną wersję, która ma zainaugurować wersję po faceliftingu, charakteryzuje ten pomarańczowy lakier i ten czarny dach. Nazywa się to Hot Orange, a dach to Astra Black. A jeszcze lepsze jest to, że w katalogu jest również kolor, który nazywa się Imperial Red. Znacie, że w kontekście Polski świetna nazwa kojarzy się z naszymi sąsiadami. No i dobra, stylistycznie mamy piękne żelazko, niemniej przy tym żelazku nie ustrzeżono się paru błędów. Moje prywatne dziecko tu poproszę. Kuba! No, tu szukaj. Tu otwórz. Pięciolatek ma problem z otworzeniem tylnych drzwi. Prawie na nich zawisł. Normalnie trzyletnie dziecko potrafi już sobie otworzyć drzwi, a tutaj trzeba sięgnąć wysoko. Owszem, klameczka wygląda fajnie, cały samochód piękną linię dzięki temu trzyma, ale jest to totalnie niepraktyczne. Oczywiście wy jako dorośli macie ją na właściwym poziomie, ale wy jako dorośli nie będziecie jeździli z tyłu, bo po prostu... Po pierwsze przez nisko opadający dach walę tutaj głową, po drugie na kolana też mam niewiele miejsca, więc jest to miejsce tylko i wyłącznie dla dzieciaków. O, tu przynajmniej mamy bardzo easy isofixy dostęp, natomiast plasticzki za chwilę się zgubią. Na szczęście w salonie Toyoty kosztują 3 zł za sztukę. Spoko, jest, ta? Jest, jest, też jest, jest. Łatwo, łatwo. Nawet ten otwór drzwiowy, mimo że wygląda na całkiem mały, to nie ma tutaj żadnego ograniczenia i spokojnie można się nachylić i zapiąć. Wygodnie? Tak. Może być? To idę po brata. Gotowi? Tak. Jej, jak wam się podoba samochodzik? Fajny. Fajny? Co wam się najbardziej podoba? Siedzenia. Siedzenia? Jak ty siedzisz w foteliku? Dobra, przeczytaj mi tutaj, co to są za literki. Jibl! Czyta się to z angielskiego, JBL. To znaczy, że to jest bardzo dobre radio. To co? Chcecie jechać do przedszkola? Ale to też nie jest otwarte. A dlaczego miałoby nie być otwarte, bo? Bo koronawirus. Zapomniałem. Dobra, to wracamy do domu. Uwaga, sprawdzimy jak przyspiesza. I powiecie, czy jest szybki, czy nie, dobra? Szybki. Więc spaduwa. No dobra, spędziłem z własnymi dziećmi 15 minut. Wystarczy na najbliższy tydzień. Czas zająć się samochodem. Tym, co lubimy najbardziej. CHR nie jest nowością. Jest z nami na rynku od 3-4 lat. O, jak on świetnie przez progi przejeżdża. W wersji po faceliftingu, czyli tej, zastosowano dużo łagodniejsze amortyzatory, które podniosły komfort. Czyli ucywilizowano CHR-a. 3 lata od rozpoczęcia produkcji. I to akurat jest bardzo czuć. Przy okazji faceliftingu zmieniono jeszcze jedną rzecz. Dorzucono jeden napęd hybrydowy. W poprzedniej wersji mieliście tylko do wyboru albo benzynę,
albo hybrydę o pojemności 1,8 litra i mocy 122 koni. Ale hybryda cieszyła się tak dużą popularnością, stanowiła około 60-70% sprzedaży, że postanowiono dorzucić jeszcze jedną, dużo mocniejszą, taką, którą mamy w tym egzemplarzu, bazującą na 2-litrowym silniku wolnosącym i razem z elektryką generuje 184 konie mechaniczne i do setki przyspiesza w 8,2 sekundy, co jest jednym z najlepszych wyników w tym segmencie. Natomiast o popularności tego auta w Polsce wcale nie świadczy to, że ma napęd hybrydowy. Może częściowo tak. Ale sama Toyota mówi, że ten samochód ludzie kupują przede wszystkim oczami. A przede wszystkim dotyczy to kobiet, które stanowią około 40% klientów. Panie patrzą w katalog, patrzą na zdjęcie, patrzą, samochód jedzie na ulicy. Tak, to chcę mieć. Przychodzą i nawet jeżeli jazdę próbną biorą, to tylko czekają, kiedy się skończy, kiedy się... No dobra, no pojechałam, bo mnie namówił, no ale kiedy się skończy? Ja już chcę podpisać te papiery. Już chcę być właścicielką tego samochodu. Facet chodzi, umarł i 3 razy, i 4, i 5, i 2 razy pójdzie na jazdę testową. Każdym silnikiem się przejedzie, potem zacznie marudzić przy... No wybiera to po prostu jakby... co najmniej budował dom. No i jedziemy teraz odcinkiem drogi tym dziurawym i faktycznie komfort perełka w porównaniu z poprzednikiem. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. W przypadku układu kierowniczego też postawiono bardziej na komfort, w związku z czym już nie prowadzi się może tak precyzyjnie i tak lekko jak poprzednik, ale z drugiej strony nie ma tutaj absolutnie żadnego wstydu, po prostu nieangażująco. Przy okazji faceliftingu oczywiście troszkę też pozmieniano we wnętrzu. Pojawiły się nowe materiały, czyli pilnik do paznokci tutaj dla kobiet, które kupują, dużo błyszczącego fortepianowego lakieru i generalnie pozycja za kierownicą jest spoko. Podoba mi się tutaj szerokie podszybie z tej strony, bo często prowadzę w ten sposób. Do ekranu jest idealna odległość, mam, nadal mogę go obsługiwać. Natomiast jeżeli chodzi o sam ekran, to nie rozumiem jednego. Owszem, zainstalowano tu w końcu Apple CarPlay, ale te fizyczne przyciski tutaj są zupełnie bez sensu. Jakby nie można było zrobić większego tego ekranu, zostawić tylko 2 pokręteł i tutaj zrobić... na ekranie tych przycisków. Nie, one wyglądają po prostu jak w Toyocie RAV4 z 1995 roku. Ale to naprawdę drobny mankament w całym wnętrzu. W przeszłości te ich samochody były wykonane jak wnętrze pudełka po jogurcie. Po prostu raziły na każdym elemencie, a tym razem nie ma, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Świat się kończy, Toyota zaczęła robić przyzwoite samochody, niebywałe. No i ta deska, mimo że jest szarobura i ciemna, to sprawia jakieś takie radosne wrażenie. Człowiek patrzy na nią i kurde, wszystko jest, ma swoją konsekwencję, ma swój inny styl, może się podobać. Ta mocniejsza hybryda, która w tym momencie jest w ofercie, bazuje na wolnosącym 2-litrowym silniku, który razem z elektryką daje łącznie 184 konie mechaniczne i podobno 8,2 sekundy do setki. Maksymalnie pojedziecie 180 na godzinę, co przy dzisiejszych współczesnych ograniczeniach jest aż nadto. Natomiast jedno już słyszę, o ile silnik faktycznie bardzo dobrze wygłuszono, to już przy prędkości 130-140 km na godzinę słychać szumy powietrza opływającego nad wozie. Dramatu nie ma. Lekko tylko muszę podnieść głos. Jak otworzycie sobie katalog, to napisano, że hybrydy mają tutaj skrzynię ECVT. Na początku myślałem, że to E, wreszcie Toyota zrozumiała, jaki dźwięk wydają te ich skrzynie w połączeniu z silnikiem i chodziło o podkreślenie tego dźwięku, czyli bo kiedyś dokładnie tak było w hybrydach. Teraz to E oznacza zupełnie co innego. To jest co więcej, tutaj ta elektryka, mimo że silnik jest wolnosący, to ta elektryka tu naprawdę ma bardzo przyzwoity moment obrotowy, do tego stopnia, że o, jedziemy sobie powiedzmy za busem, mamy 100 i kiedy chcemy nagle szybko się zebrać, to po pierwsze moment na wciśnięcie gazu do oporu jest rewelacyjnie krótki i już 140. Wtedy ten silnik faktycznie słychać, że gdzieś tam z przodu jest, ale to już nie jest poziom soku wirówki. Chociaż ja nie wiem, czy to FCVT to są te wirtualne biegi, bo on tutaj, ja nie słyszę, żeby on tu cokolwiek zmieniał.
Panie Robercie, dzień dobry. Wie pan co, bo mam takie pytanie. Wyczytałem w katalogu, że ten samochód ma skrzynię ECVT. A co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że stara się utrzymać maksymalnie korzystne obroty, żeby było jak najwydajniej dla kompletu. No, czyli mam... Okej, ale to nie jest tak, że tu mamy jakieś wirtualne biegi, że ona nam obniża bieg czy coś takiego sztucznie. Nie, tam możesz sobie przerzucać biegi i one służą do hamowania. Ten sposób przerzucania biegów ręcznego w tej skrzyni, on zastąpił tryb B kiedyś w hybrydach. Miałeś taki tryb B. Przerzucałeś skrzyni tryb B, to on hamował silnikiem. I tu też ma to służyć do hamowania silnikiem, jakbyś zjeżdżał z górki. On wcale lepiej nie doładowuje wtedy. On po prostu obciąża silnik po to, żebyś miał obciążenie na kołach i na przykład jak jedziesz po jakimś tam zaciężonej drodze albo zjeżdżasz z górki ostrej, to żeby ci dohamowywał na silnik. Aha, czyli wrzucam wtedy w lewo skrzynię w S. On obciąża silnik, wtedy masz wrażenie, jakbyś jechał bez tego na silnik. Dobra, kumam. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Proszę bardzo, pa. Pozdrowienia. No, więc już wiemy, to jest E, oznacza skrzynię planetarną, wyprodukowaną na Marsie i faktycznie dlatego robi E. Maksymalnej mocy, maksymalnego momentu używa się do tego, żeby kogoś wyprzedzić. O, jak na przykład sobie pojedziemy za tirem i wtedy jak faktycznie wbije, to słyszę, że to robi E, ale to nie jest też takie E, żeby mi krwawiły uszy. I tak jest dużo, 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 dużo lepiej niż w dawnych hybrydach. Podstawowe wersje, które zaczynają się od 80 tysięcy złotych, już mają wiele systemów autonomicznych w standardzie, między innymi nawet aktywny tempomat, czyli wciskacie sobie to, potem wciskacie sobie to i potem już nic nie robicie, bo teoretycznie samochód jedzie siam. Coś nas nie chce utrzymać w pasie ruchu. System LDA włączony, wspomaganie kierowania aktywne. A? No i dobra, czyli aktywny tempomat działa na zasadzie hamuje, przyspiesza, ma asystenta pasa ruchu, ale polega on na tym, że zaczyna działać dopiero jak zaczniecie przekraczać linię. O, jestem już prawymi kołami za linią i dopiero kierownica odbija, żebym powrócił na własny pas. Wspomaganie kierowania nie działa. Przy drugim razie się wyłącza. Czyli taki klasyka w tym segmencie. No i miasto. Miasto, czyli środowisko naturalne, hybrydy. Teraz na przykład zobaczcie. Jadę 70 parę na godzinę, zdejmuję nogę z gazu i on już włącza tryb EV, czyli całkowicie elektryczny. Do 50 na godzinę jedzie, potrafi jechać tylko i wyłącznie na elektryce. Nawet w momencie, kiedy ten silnik spalinowy się załącza, to załącza się chwilę później przy zdjęciu nogi z gazu i przy hamowaniu odzyskuje energię i efektem tego powinno być naprawdę bardzo przyzwoite zużycie paliwa. A jak będzie, to zobaczymy. Toyota mówi, że to w granicach 5-6 litrów. 30 na godzinę jeszcze cały czas tylko elektryka. Przy 40 się załącza. To jest takie organoleptyczne doświadczenie. Segment tych crossoverów to nie jest łatwy orzech do zgryzienia, bo tak naprawdę każda marka ma w tym momencie reprezentanta i każdy jest na swój sposób dobry. Natomiast jeżeli chcecie się wyróżnić, jeżeli chcecie, żebyście patrzyli na samochód i po prostu się uśmiechali, bo będzie wam sprawiał przyjemność to, jak on wygląda, to jest bardzo, bardzo dobry wybór. A jednocześnie to, co go wyróżnia od innych, to jest to spalanie. W tym momencie 5,1 litra. A nawet nie myślę o tym, jak wciskam pedał gazu. Tylko jadę po prostu normalnie, a nawet wyprzedzam, kurna, taksiarzy w Corolli, którzy nie potrafią ruszyć jak człowiek. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, naciśnij subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu otrzymasz powiadomienia o nowych filmach.